Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Mikołaj, Cześć, witajcie. który ma zaraz obiad. No tak. No, prosto ze szkoły żeśmy wrócili i nagrywamy od razu, bo wczoraj żeśmy nie nagrali, bo jeszcze poza odcinkiem tu się obrabialiśmy trochę. Tu widzicie Mikołaja, kombajn stoi. Tak, ja zaraz z tym kombajnem muszę go złożyć i jechać na rzepok. No, dach chcę zamknąć, ale czy jedziemy prasować słomę ogólnie? Już! No a co? A ja też muszę ją więcej pewno sumienie, no. Ja nie wiem. No ogólnie nie wiem nawet co mówić zbytnio, ale aktywna jest nadal osoba pod odcinkiem, więc jeżeli możecie, to udostępniajcie, bo po prostu nie wiem, czy to godzina udostępniania się liczy też tam, czy jak wam... O! Możecie też napisać, jak wam pasuje oglądać filmy, albo w komentarzu wam zostawię ankietę. O Jezu, rozłożyć to trzeba. Ankietę wam w komentarzu raczej zostawię, o której godzinie chcecie filmy w W tygodniu. komentarzu się da ankietę zostawić? No ten, w komentarzu, że ten link, nie? O. No, jak widzicie, prasa New Hollanda chyba pierwszy raz w akcji, można powiedzieć. No, ostatnio była wiosna, a teraz już są żniwa. Ale to dlatego, że tak jest ta O rozgrywka kurde. wciągająca, a na odcinkach jakbym nawet chciał ponagrywać, to zbytnio nie ma co gadać i by was to chyba zanudziło po prostu. A ty jutro mi ile masz lekcji? Jutro, co to jest? Jutro jest środa, nie? No, czwartek. Czwartek? To mam... 7. A, ja może jutro coś pojadę na pole, bo nagrywać, zobaczę, czy tam będzie... Bo ja nie wiem, czy czasem jak jutro tak, wiesz, w miarę wcześniej wrócę i mi się będzie chciało, to muszę sobie zapiąć pług, uszykować, to tam, wiesz. No, ja może ten, do pana Mirka pojadę, zobaczę, czy coś będzie robił i czy gdzieś blisko. Bo dzisiaj tam wiem, że coś robi i może jutro by orał albo coś pod kukurydzę, więc chętnie bym się przejechał ponagrywać, bo on taką ludzi ochoty ponagrywać, ze statywem po polu napierdalać w ogóle, nie? Oj, wam mówię. A tu mi taki jeden ancymon utrudnia. O Boże. No. Ojej, ja możecie coś tam napisać jak tam w szkole. O. To jednak jeden z najpopularniejszych tematów ostatniego tygodnia, miesiąca, no, ogólnie. To, no. To jest najpopularniejszy temat zawsze. Ten temat nawet jest ciekawy, znaczy się nigdy nie jest ciekawy, ale nawet jest popularny w wakacje. No. No, że na przykład, o kuj, już za niedługo do szkoły, nie? Ale teraz czwartek, no to tylko potem piątek, znowu w tym piątek się będę wkurzał, że muszę tak długo siedzieć, bo ostatnio w czwartek miałem 5 lekcji, teraz w czwartek mam 4 lekcje. I się będę w piątek wkurzał, że siedzę dłużej niż w czwartek, nie? A tak to ten, no. A ile masz w piątek? Właśnie ponoć też mam być w piątek skrócone, bo dzień nauczyciela jest o 12. I A, potem wiesz. Mamy we wtorek dzień nauczyciela. I potem kawę będą pili w ogóle, nie? Zrobię wam lekcję, nie ma bata. Coś ty, przecież kawę potem po apelu, nie? Apel się no to skończy. Co z tego? Powiedzmy, o wpół do pierwszej się apel kończy, no to 6 lekcji już nie będą robili, nie? Oj. A masz matematykę dodatkową? Nie, matematykę od rana mam dodatkową. A, to no to mogą wam skrócić, bo jak tak, jakby była matematyka dodatkowa, to byś na pewno miał. Boż. Nie, właśnie jutro mam normalną matematykę. Na 5, 6, 5. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja, na o, piątej. No znowu się dzieją takie lagi jak wczoraj, jak kończyliśmy. O, czekaj, router sobie podstawiłem pod mordę i są 4 kreski teraz. Jest lepiej? Na razie tak. Nie wiem, no. To ta półka chyba, co jest nad routerem, jakieś zakłócenia robi. A jak stoi pod półką, znaczy pod półką, półka jest jeszcze od niego pół metra, nie? Ale ten, wtedy jakieś dziwne zakłócenia są, ale dziwne rzeczy się dzieją. Jak długo w Polsce będą się działy takie rzeczy? No, widzicie, ładne teraz tekturki są, ale cienki pokos fajny taki. Nie wiem. Dobra, to co zdjęcie zrobimy. Takie na tle natury, można powiedzieć. Dobra, wiem tu z A, na tle natury, no. A nie? Jak tak? Mikołaj, za ile minut przewidujesz, że będziesz miał obiad? Bo mówię, że będziesz miał obiad i jeszcze... Już trzaskają talerze, także. Ojej.
Bo tak to by się nagrało i bym sobie poszedł renderować już. Bo chcę ten odcinek To dzisiaj. ile jeszcze chcesz ten odcinek zrobić? No tak, jeszcze z 10 minut. No to może by się udało. Żeby tak z 15 było, bo nie wiem, ludzie, jakie wy długie te odcinki chcecie. Niektórzy piszą, że w 30 minut, niektórzy, że poniżej 10, niektórzy tak z 15, niektórzy, że Poniżej 20. 10? No, no idzie, nie mi to. Nie, jeden gościu tak spami mi w komentarzach i w ogóle mnie wnerwia ten typek, a sam nagrywa Minecrafta na 5 FPS-ach, więc. Ale dobra, nieważne, nie będę o nim pieprzył na odcinku, bo się jeszcze dziecko podjara. No sorry. Sorry, ale tak jest. No ogólnie ludzie jeszcze kolejnego John Deere'a na testy. Normalnie co roku testy John Deere'a są u mnie. No, u Więc. mnie też będą w tym roku testy, ale to dopiero tak, jak będę już pracę bożnicę miał. No więc ten. Się też, że zależy jak przyjedzie, nie? I może bardzo możliwe, że ten rząd aby na chwileczkę pojedzie, a później do mnie wróci i będzie zostanie już. Ja zobaczę, bo teraz wezmę 6R-kę największą i to będzie podobne mocowo do tej 7R-ki i weźmiemy te, i wezmę sobie ten siewnik z Horsza znowu, jak mi No udostępnią go. niestety mam obiad, także muszę ciebie opuścić. Jak chcesz, to sobie dokończam, a jeśli nie. Nie, no to ja sobie poczekam, no. To zaraz się widzimy, ludziska, ogólnie. Cześć, jesteśmy z powrotem, tam mi telefon wibruje na pełnej normalnie. Nie było tego słowa, ale mniejsza. No i git. Mam daleko na łóżku aż. No, ciśnienie walterką z prasowaniem, ogólnie pole po owsie, nowe pole, znaczy nowe, no to co kupiłem w zeszłym roku na żniwa. Po owsie, teraz glebę do badania zawiozę, jak to tam wygląda, bo owiec niby to pH tam reguluje. I w ogóle, obornik był dany, więc gleba do badania musi jechać, zobaczymy jak to wyjdzie. I zobaczymy co tu dalej będzie siane, bo jeszcze nie mam planowane, ale raczej myślę nad jakimś rzepakiem bądź soją, bo system korzeniowy rozwinięty i żeby tej próchnicy jeszcze też było. I dużo, Ty się no znasz. i dużo tej masy, żeby było do przemieszania po prostu. Jeszcze potem obornik na to i wiecie. Mam obornika grubszą warstwę dał, ale po prostu zawsze narzekam, że mam dużo obornika, a nie wiem czy mi w tym sezonie wystarczy, na żeby nagnoić wszystko. No, czasem możesz sąsiada trochę zostawić belek. No, na nas. No zobaczymy, zobaczymy. Tylko wie, pierwszy ja swoje będę pas, nie? Te słomy i swoje jak ten. No, słomę masz. Wygarnę, nie? To dopiero wtedy. Będziesz pas słomą. W ogóle Miki już zakupił kurczoków i w ogóle. Ta, trzy kuprniki pełne aż po brzegi. No na razie bez słomy siedzą w jednym. Znaczy w dwóch. Jak? W jednym bez słomy, no ale w dwóch jest słoma. Boże, to już do drugiego też im dałeś coś tam. No. Boże. Dobrze, że Gienek duży gospodarz, to przynajmniej nie musi słomy kupować. No dokładnie. Tam ci kupowali. No. O, tamten gościu kupował. Kurde, na tej górce zawsze taka fajna Brałem za fota wychodzi. robotę, a nie wiedział o co chodzi. Czekaj, no sobie jeszcze szyberdach otworzę, bo otwartym szyberdachem jakoś lepiej ta walterka wygląda. O Boże. No na Wiem, że zdjęciu. szybciej idzie. O Boże, no lepsza aerodynamika. Choć i tak prasa jest wyższa od niej. To jest ta presja, to jest taka landara, że to szok. No ale ma zbicie konkretne. Nie powiem, że. O. Dobrze, że daje radę Valtra z nią. Jeszcze właśnie chcę przetestować, jak ten John Deere będzie dawał radę, ale no wiadomo, więcej koni, chyba o 60 koni więcej niż Valtra, więc swoje nam dawać radę. I Letko. letko, no, dokładnie. Zobaczymy, zobaczymy. Ale słomę lepiej mieć sprasowaną i potem może padać niż w pokosach, żeby została i popadało. A że chwila czasu jest, bo na razie ceny na jęczmień nie ma, a jeszcze aż taki suchy nie jest, to stwierdziłem, że chwilę poczekam, bo w miarę szybko, prędko ten owiec był wczesna odmiana i miałem też wczesną odmianę żyta i te dwa pola na razie mam, znaczy ogólnie to trzy pola mam wyharatowane. Właśnie ten owiec i dwa pola z żytem. No i tak to wygląda właśnie blisko. Po jęczmieniu właśnie nie wiem co tam zasieje jeszcze, ale się zobaczy. Może jakąś kukurydzę? Nie no, kukurydzę raczej nie, zobaczymy. No. A kukurydzę to ja też trochę bym mógł przygarnąć, nie wiesz co? O Boże.
A słomy z kukurydzy byś nie chciał? Tak, ciekawe do czego by się kurczaki potopiły w tej O słomie. Boże. Nie, na ścielenie potem już jakby były duże, to takie może być takie też, nie? Tak, ciekawe, jak ja tam aby raz ścielę przecież. Cię pogrzało. O pewnie, że tak. A co ty co myślisz, że ścielą więcej? No co tydzień. Co tydzień, co dzień. Łeb boli. Też kula jak ma na głębokiej ściółce świnie, no to... To ten, to do świn dościela. Co tam, co ileś dni, właśnie nie wiem co ile. Ale kurą się nie dościera. O Boże. No nie wiedziałeś o tym przecież, jakbyś kurą ścielił? Normalnie wiesz, że ściągnikiem kładziesz balota. No i se kury rozdziubią, nie? Nie no, rozcinasz i... Albo ten, albo jak ktoś ma już dużo kurników, to ścielarką. Tak. No, mówię, tak jest. Kurde, ten dach otworzę, tak jakoś. Lubię mieć ten dźwięk maszyny w kabinie. Ale owiec ogólnie dobrze sobie w miarę, tylko cena trochę słaba. Choć sprzedałem 30 ton, ogólnie nowe przyczepy mam, nie wiem czy było widać, ale mam dwie zasławki nowe. Dwa zasławy nowe. Ja też mam nową przyczepę, Agroliner. 17 ponad tonowe. A moja ponad 50. A nie ponad 40, nie całe 4,50? No nie, ona ma 48. Tak, no ale 48 teraz, ale tak to będzie miała chyba więcej, bo są nastawki do tego do ułożenia. No, do gnoju może być, albo do owca. No tak, to tym swoim jeleniem to nie pociągniesz więcej. Na razie, ale czasem wiesz, na wiosnę już możesz się spodziewać nowego jejenia. No nie wiadomo, nie wiadomo. A zobaczę jak ten 6R się będzie spisywała, bo jak będzie się dobrze spisywała, to wezmę 6R, bo trochę tańsza. No. Ale chcesz jeszcze w transporcie wytestować, bo New Holland ma już ciężej z tymi zasławami, niby 3 tony różnicy w pojemności, a ten pewnie jakaś grubsza rama jeszcze coś niż w tamtych. Bueno, to na pewno. Albo po prostu nie nasmarowałem kół no. I się nie chcą kręcić. Albo hamulce się zapiekły. No, możliwe. Na placu i no stały zapyziały się zrobiły i... Babie lato i te sprawy. No. Ty, ale teraz dzisiaj ciepło jest chuj, znaczy ciepło, nie? No gorąco, czyli ja to dzisiaj na ten... Przyjechałem na krótki rękawie i krótki spodenkach. Ja na krótki... O Boże, w krótkich spodenkach nawet. Matko Boska, czysta Boska. Ty kurde, 12 minut ten i prawie całe pole rozprasowane. Nie no, ponad połowę pola sprasowane. Nieźle, nieźle. A ja dopiero zacząłem mucić, no. Gdzie mucisz? Boże, tam rzepak 126. No, ja muszę ten mój rzepak... Pewnie jeszcze do koszenia nie będzie, bo... Była późniejsza ta odmiana siana. Ja to szybko siałem, kurde, tutaj najszybciej siałem. Ja też, ja jeszcze szybciej siałem, przecież tylko świeżo ja siałem. Ale odmiana późna. Więc może tak jak twój by wyjdzie, bo już po prostu długo w ziemi jest. Kurde, tutaj... Uj, jest sucho jakby. Tutaj taki po kurde, brzydki mi tu garb wyszedł, muszę to cofnąć, pozbierać ładnie, żeby przykryło wszystko. Ogólnie słoma to prawie cała pójdzie na sprzedaż, że sobie może przyczepę wezmę, bo te moje krowy coś tej słomy nie chcą tak dużo. No to jeszcze... słoma słaba, to słomy nie chcą. Jeszcze mam ten... z przedostatniego roku. Ja wam mówię. Jeszcze w balata okrągłych... do tyłu macie się słomę? Jeszcze w okrągłych balotach, no i siano też. Boż. No, ogólnie forsheeta sprzedałem, nie... kurde czekaj. My ostatnio, no to forsheet jeszcze był wtedy. No, forsheeta sprzedałem, poszedł na żretki i przystawki i wszystko też. No, silnik wyjąłem, tam sprzedałem. Chyba 20 coś tysięcy dostałem za wszystko. I teraz szukam mieszkalni, najprawdopodobniej będzie jakaś New Holland albo Fiata. Zobaczymy. Co to tam... Fiuta nie kupuj. O Boże, Fiata, a nie Fiuta, tylko jednym. Bo jednego Fiuta już masz. No, no, ty tylko jednym, Mikołaj. A, o fiucie. O Boże, ale to ujeb.
No, łapeczkę w górę To możesz bym ja ci zostawić. po imieniu nie powiedział czasem, nie? Pierwszy raz od 13 minut powiedziałem, że łapkę w górę mogą zostawić, to już pewnie nikt do tego czasu nie ogląda i pewnie nikt nie zostawi, no to lipa. No, przymkniemy trochę, bo już świeżego powietrza na ciało, bo wiecie, w tej klimatyzacji to tak niby fajnie, niby ten, ale tego świeżego powietrza nie ma i to jest problem właśnie. No. Problem jest, no. Jest problem, bo się można udusić. Ogólnie na koncie to nas 500 coś tysięcy i nie ma co robić z tymi pieniędzmi, więc trzeba, żeby kupić jakiegoś Jundira, bo to drogie. Nie. Pinda się kupę od razu. Nie, FFM mi się nie podoba jakoś zbytnio, może potem. Zobaczymy, co tam kupimy jeszcze. Zobaczymy, zobaczymy, bo nawet sam dealer do mnie się już kontaktował dwa razy. Czy kupuję tą 7R-kę, a ja mówię, że jestem na razie niezdecydowany. Jakbym miał jakąś 6R-kę, taką 300 koni mówię, to ma do mnie się ze mną skontaktować i najprawdopodobniej bym kupił, albo mówię, że wziąłbym na testy, a może potem nawet kupił, bo w tym roku już muszę mieć ciągnik większy, bo hektarów przybyło i jeszcze przybędzie chyba. No, mi też przybyło. No. 8 hektarów mi przybyło. No kur... Jakie 8? 6, człowieku. Co ty pieprzysz? 6, ciekawe. 32, 43 przybyło i 37. No, to masz 3 hektary, ponad 3 hektary masz na każdym. Więcej. No 8 hektarów to masz to pole 27. To nie jest 8 hektarów. Pogrzało Ale dwa. No i porozumiej się z debilem. No co z debilem, kurwa, matematyki nie umiesz? Matematyki nie umie. Matematyki się nie umie. Tylko ty nie umiesz Nikt i tak. matematyki nie umie. No a ty to już zwłaszcza. To z podstawówki jeszcze takiej. Z 1-3. Ta, w podstawówce 1-3 były, dodawaliśmy hektary. No nie, ale do... Nie wiesz, ile to jest 3,5 dodać 3,3 na przykład. To sorry, to było w 4,6, Mikołaj. Na 43 jest równe 4 hektary 20, a na 37 jest 3,60. Mnie jest tam pierdzielisz. Jak będę siadał ci, to wtedy się założymy się, że jest 8 hektarów w tych dwóch kawałkach? Ja się zakładać nie będę, ja to sam se sprawdzę. Sam se sprawdzę. No a jak będę miał czas i chęci, to se sprawdzę, bo teraz muszę ten odcinek wyrenderować i na piątą jakoś myślę koło piątej. Na piątą jakoś wrzuci się wam. No. I będzie git. Także no będzie już koło 15, bo lepiej niż 15 minut, 20 może nawet. Kółko zrobiłem i zbiornik. Kurczę, tak. Dobra, no to kółko, zbiornik, tam coś tam, baloty, kostki, łapka w górę, komentarz, subik i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.